coś przypomniało, bo dostałam od Was pytanie jeszcze a propos tego filmu, który nagrywałam o pochówku i o tym pożegnaniu się jakby z mężem, prawda? Zadałyście mi pytanie, czy jak to w ogóle wygląda. A ja Wam opowiadałam o tym pogrzebie, a o najważniejszej takiej emocjonalnej rzeczy zapomniałam powiedzieć. Akurat tu, gdzie chowaliśmy męża, to nie było. Zakopywało się urnę. Więc ciało było wcześniej skremowane, było przywiezione już z urną na miejscu. Był przygotowany ten dołek, pięknie ozdobiony kwiatami, zakryty paprocią, że przez całą tą ceremonię jakby nie patrzysz w dziurę na tym, na pniu, który był też bardzo ładnie ozdobiony, właśnie stała ta urna, wszystko opisane, zdjęcie. I cała ceremonia taka była ładna, taka chłopiąca za serce, bardzo taka prywatna. I oczywiście ze względu na koronę była ograniczona liczba osób, ale my i tak planowałyśmy tylko te osoby, które aktywnie przez ostatni okres były w życiu eksmęża. Ta urna była zrobiona z biodegradowalnego materiału. W ciągu 2 do 3 miesięcy ona pod ziemią się jakby rozchodziła, rozkładała. I wtedy właśnie taki jest zamysł tego całego pochówku, że to skremowane ciało łączy się gdzieś z korzeniami drzewa, dlatego to jest w takiej odległości zrobione 1,5 do 2 metrów od drzewa, że tak jakby możesz sobie wyobrazić, że te prochy łączą się z korzeniami i jakby wrastają w to drzewo, że ta osoba łączy się z tym drzewem. I wtedy, gdy przychodzisz w to miejsce porozmawiać tak jakby z tą osobą, no tak chcesz być blisko, to masz uczucie, że ona dalej żyje w tym właśnie drzewie. I co jest piękne, że to drzewo właśnie się zmienia z pory roku, zmienia się w ciągu pół roku, tak jak Wam pokazywałam w ostatnim filmie zdjęcia. I tak jakby to żyje, wszystko to po prostu żyje, to jest piękne. No, tego właśnie zapomniałam Wam ostatnio powiedzieć, jak to wygląda od takiej też emocjonalnej strony, że to nie idziesz na cmentarz, że ta osoba tam jest przykryta tradycyjnie płytą, czy tam zamurowana jest ta urna, tylko tutaj właśnie ten sens tego jest to, że to życie jakby trwa dalej. I jeszcze tam pytaliście o koszt takiego pogrzebu, więc tutaj mniej więcej to kosztuje tyle samo, co tradycyjny pogrzeb. Około 5 tysięcy euro kosztował. Mam taką dosyć sporą porcję tego ryżu i mięsa, ale to jest przewidziane dla 2 osób, bo Grzesiu powiedział, że on dzisiaj zje też ze mną ten sam obiad, więc to jest dla mnie i dla niego, ale mimo wszystko jest bardzo duża porcja, nie? No i do tego jeszcze jest przewidziana tarta marchewka z cytryną,
Ale ja sobie zjem tą marchewkę tak na surowo, nie będę jej tarła, ja lubię tak sobie pochrupać. Jednak kilka przyzwyczajeń z tego postu Dąbrowskiej mi zostało i no brakuje mi tych warzyw. No kurczę, no wiecie co, nie spodziewałam się, że kiedyś to powiem, ale naprawdę niektórych dań mi brakuje. W tle na pewno będziecie słyszeć podmuch wiatru, deszcz, to mam taki fajny zrobi nastrój, a ja Wam przeczytam kilka zdań na temat hula hop. No, tego, którego Wam pokazywałam. Ups. Mam tutaj słoiki przygotowane do piwnicy. I tak. Posłuchajcie tego, bo to jest naprawdę interesujące. Tak myślę. Modeluje sylwetkę, a regularne kręcenie sprawia, że mięśnie brzucha stają się twardsze, silniejsze i sprawniejsze. Sam brzuch natomiast pozostaje płaski, a talia lepiej ukształtowana. Hula hop z wypustkami, to są te zgrubienia, to, o których Wam mówiłam już. Bo nie wszystkie mają, musicie sobie zwrócić uwagę na to. Hula hop z wypustkami dodatkowo pobudza embriony mięśniowe do pracy oraz redukuje tkankę tłuszczową. Mi się telefon wyładuje, muszę się pospieszyć. Pierwsze efekty będziemy mogli dostrzec już po kilku tygodniach regularnych treningów. Będzie to nawet o kilka centymetrów mniej w talii. No mega, nie? Kolejną, nie mniej ważną zaletą jest znaczna poprawa postawy. O Jezu, to też by mi się przydało, bo ja się teraz zaczęłam tak garbić. Przez ten stres mam tutaj wiecznie obolały ramiona i zauważyłam, że mam tendencję do siedzenia tak. Naprawdę, szczególnie jak pracuję przy komputerze, Marzena, mówię sama do siebie, Marzena, spuść ramiona. Marzena, ramiona, Marzena, ramion w wojsku. Bo naprawdę mam właśnie taką tendencję do kurczenia się, ale to jest wszystko stres tutaj. I tak, na dodatek wzmacniają kręgosłup, a co także ciekawe, modelują pośladki. Wiadomo, że zawsze przed rozpoczęciem właściwego treningu, nie wiem, bieganie, czy siłownia, czy pilates, cokolwiek robicie w domu, należy wykonać odpowiednią rozgrzewkę i jest to warunek konieczny. W tym przypadku tradycyjne rozgrzewanie mięśni, przygotowywanie ciała do pracy może z powodzeniem zastąpić hula hop z wypustkami. Jednorazowa aktywność powinna trwać co najmniej 30 minut, wówczas Wasz organizm rozpoczyna proces spalania tkanki tłuszczowej, a metabolizm zostaje podkręcony. Podczas pojedynczej sesji możemy spalić nawet 200 kalorii. To jest bardzo dużo w pół godziny, nie? 200 kalorii spalić. Więcej niż przy moich spacerach. Ja robiąc jakieś między 5 a 6 km, około 500 kalorii spalam. No. Nie, no to może tak jak te spacery w sumie, tylko że tutaj to robicie w krótszym czasie, nie? No i słuchajcie, i tutaj chodzi o te 30-minutowe treningi, oczywiście, jeżeli macie już przyzwyczajone ciało do obijania się tym hula hopem, jeżeli już Was, jeżeli nie macie siniaków, bo to jest naprawdę, no jak ktoś ma taką, wiecie, wrażliwą skórkę na obijania, no i oczywiście zacznie od dłuższych treningów, to ma 100% gwarancji, że będzie miał siniaki. No, dlatego trzeba delikatnie zacząć 5, potem 7 minut, potem już można sobie, jak już się przyzwyczaić, bum, 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 o te takie, wiecie, szlagi, no to wtedy można dłużej. I jeszcze ostatnie zdanie. Badania wykazują, iż tego typu aktywność zmniejsza nerwowość, usuwa bezsenność i apatyczność, dodaje energii, intensyfikuje hormony szczęścia i pobudza pracę całego organizmu. Więc myślę, że to jest fajna sprawa, nieduży koszt. Tak jak mówiłam, Marzena poleca dla leniwych sportowców. No zastanówcie się, bo może warto zainwestować w coś takiego. Jak macie bezczynnie chcieli oglądać serial, no to może warto trochę takim czymś pokręcić, nie? Mój ma średnicę 90 cm, bo sprawdzałam. Są też większe, są również mniejsze, ale o tym Wam już mówiłam. Jest godzina 8:30, szykujemy się do pracy. Zupka wczoraj ugotowana. Tutaj mam koktajl, który też wezmę ze sobą, bo nie wiem, do której godziny dzisiaj będę siedziała w pracy, bo dzisiaj mamy drugą dostawę ciast. Także muszę to ładnie wszystko sobie tam pociąć, do lodówek przygotować. Muszę być przy tym, jak te ciasta przyjadą. No a teraz robię sobie kartkę na zakupy.
wczoraj była u nas Agnieszka z Filipem, z synem, ze swoim synem, to znaczy z wnukiem Grzesia. I jako mały na frajdę powłączyłam mu, wiecie, kamerkę na lodziarnię i tam się wydzierał do dziadka. Co robisz? Gdzie chodzisz? Bo tam się chował na zaplecze, to wiesz, to wiecie, mało zainteresowany, co tam się dzieje, a tam kamera nie sięga. To mama, mama, zawołaj dziadka, żeby wyszedł. Mama! I potem jak, potem się na mikrofon tam, wiecie, do niego odzywał, żeby mu lody przywiózł i ten, i obserwował, jak dziadek tego boksa tam dla niego szykuje i tak to przeżywał, to było takie zabawne. Mama, mama, patrz, 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 jest dziadek, a tu idzie, a co on teraz robi, a co, to normalnie taka komedia, ale już tego nie nagrywałam, no bo on patrzył na moim telefonie. Nie. Mamy dzisiaj odwiedziny, na chwilkę tutaj wpadła do mnie oczywiście kto, dobry. Przeprowadziła się, porzuciła Wiedeń i no, mieszka w Linz. I przyjechałam na jeden dzień. Mm. Wyrzucić wszystkie graty z domu. Ze starego mieszkania, tak. Już koniec przeprowadzki. Trochę ich się nazbierało. Także. A i przyjechałam do Marzenki z Winkiem. No ja to jest właśnie efekt, który wam już nagrałam i który Marzenka pewnie wrzuci. Tak, zaraz wam pokażę metoda, którą zobaczyłyśmy w internecie. Znaczy ja zobaczyłam w internecie i tutaj zastosowałyśmy. I dzisiaj opijamy Agnieszki wyprowadzkę. No, do Linz. Wszystko się tam dobrze poukładało. O, ale mam rękę, zobacz jak równo polałam. Prawa. No to Agusiu. Zdróweczko. Zdróweczko. Wasze, moje i Marzenki i Grzesia. O, wszystkich i jest Filipek. To jest syn Agnieszki. Uciekł, wstydzi się. Dobra. Filip, powiesz cześć? Cześć. No ale chodź tutaj. Podamy wam od razu przepis na Hugo. Tutaj no nie możemy butelki niestety otworzyć, bo nam przymarzł ten papier. Ale to jest Hugo. Jeszcze raz powtórzę, jaki smak? Hugo to jest... Holunda to jest... Bez. A jest tutaj holunda. Bez i mięta. Taki Hugo. I Agnieszka sobie właśnie robi w domku odświeżające drineczki. Co tam dodajesz do tego? Miętę, lód, limetkę i trochę wody mineralnej, żeby było więcej gazowane. Ale sok z limety czy to świeżą? Nie, świeżą limetkę sobie tak i zmieszam. No to będziemy próbować. Chociaż już ciepłe dni się teraz skończyły, nie? Ale na taki wieczorek fajny. Ojej, wierzące. Fifek, co tam robisz? Gram. Co grasz? W Gambit. Uciekaj. Dobry jesteś w tym? Nie. Współczesne dzieci, proszę bardzo. Wcześniej to Agnieszka tak od czasu do czasu gdzieś tam ze mną poszła, to się pojawiała na tych vlogach, nie? I było rozmaicenie. No ale teraz wyprowadziła się jakieś 2 miesiące temu. Teraz właśnie będą zdawać mieszkanie, dlatego przyjechała jeszcze zrobić takie ostatnie porządki w tym starym mieszkaniu tutaj. Ona mieszkała w Luksemburgu. To jest też tutaj tak pomiędzy Wiedniem właśnie a Mödlingiem. No, tak, to jest taki trójkąt, gdzie my mieliśmy lodziarnię, tam gdzie Agnieszka mieszkała, tam gdzie my mieszkamy, wiecie, to takie... No, więc jak jeszcze mieszkała tutaj, no to wpadała albo do lodziarni się z nami spotkać, albo tutaj. A teraz się wyprowadziła do Linz, to jest taki dosyć kawałek drogi. Ja nie wiem, czy pociągiem za 2 godziny, czy coś. Więc będzie się na pewno dużo rzadziej pojawiała. Chyba, że ją najdzie coś, no to może coś tam, jakiś filmik taki przyślę, nagrany od siebie. Ale ona w tej chwili jest tak zajęta, bo znalazła sobie już tam pracę na miejscu. Ogarnia sobie tam życie. U nas nie jest tak, że w całej Austrii tego samego dnia rozpoczyna się rok szkolny. Na przykład dzieci tutaj u nas w Wiedniu już są od poniedziałku w szkole. A tam to jest Oberösterreich, tam właśnie gdzie Agnieszka w tej chwili mieszka, zaczynają dopiero tydzień później, ale również wakacje letnie zaczynają się tydzień później. Ja nie wiem jak jest w Polsce, czy to jest data stała na całą Polskę, czy to jest jakoś regionalnie też regulowane, nie wiem jak to tam wygląda. No u nas w każdym razie tak jest.
Także Filip pozna nowych kolegów, nowe koleżanki, no trochę się stresuje, nie? Idzie w nowe środowisko. I Agnieszka też tak trochę to przeżywa. Zmiana mieszkania, wszystko tak bardzo szybko poszło. No miłość, kochani, miłość. Też Aga tego nie planowała jeszcze wam kilka miesięcy temu. No w zeszłym roku, bo oni się poznali chyba w listopadzie. I od razu taka wybuchła wielka miłość. A jeszcze jak w zeszłym roku Marta i Agnieszka, obydwie. Nie, im jest dobrze jako single, one sobie na razie chcą jako single pożyć, niezależne od nikogo, robią sobie co chcą. I po tam nieudanych związkach gdzieś tam sobie tak, wiesz, dochodzą do siebie i spoko, jest fajne, jest życie singla. U Marty nie minęło, nie wiem, 4-5 miesięcy może, gdzie trafił ją piorun, mamusia znalazła, znaczy Marta się zameldowała na jakiejś tam stronie randkowej, ale tak wiecie, odrzucała, nawet jak ktoś był zainteresowany. A wtedy ja akurat siedziałam u niej i zobaczyłam zdjęcie tego chłopaka, no wiecie, tam ich sparowało niby, że pasują do siebie i ja mówię, pokaż mi go, nie? I tak, on miał takie dobre oczy i on mi jakoś tak energetycznie pasował do tej mojej Marty. Ja mówię, Marta, weź się z nim umów. Umówiła się i będą mieli kiedy? W październiku, chyba pierwszą rocznicę poznania. Także ja jestem, jakby, jeżeli będzie nieszczęśliwa, to przez mamusię. Jak będzie szczęśliwa, to dzięki mamusi. No. Jeżeli chodzi o Agnieszkę, no to chyba Marta była jej inspiracją, bo Marta zaczęła się już wtedy spotykać dwa miesiące i Agnieszka mówi, nie, no to ja chyba też spróbuję, nie będę sama. No i tak się poznała ze swoim i słuchajcie, też od razu piorun z jasnego nieba. Także oni się już nawet, widzicie, zdecydowali na to, żeby razem mieszkać i razem sobie życie układać. No, także mamy trochę takiego spokoju od tych naszych dziewczyn, że jest jednak jak jest facet u boku, to tak trochę spokojnie, nie? Że jeżeli jest taki facet, który dba, który się opiekuje, który jest wsparciem, no to jest mega w ogóle, to matczyne serce jest takie bardziej spokojne. I no, cieszymy się bardzo. Także tak to w tej chwili wygląda, nie? O, Krzysiu wychodzi, kończę. I o, jak zwykle, mówię do kamery, się rozgadałam, wiesz, miałam po... Nie, nagrywam, wiesz, miałam, mówię, a zrobię tą, zrobię zmywarkę. Ale jak ja się rozgadam, no to oczywiście zmywarka stoi, a ja paplam. Dobra, kochani, to... No? Co ja chciałem powiedzieć? A zapytaj się widzów, czy ty na tyle głośno mówisz, że... Bo ja nie wiem, czy na moim telewizorze, na moim tam w pracy, co mam, bo ja zawsze te vlogi później w pracy oglądam, bo ty składasz, że ja nie wiem, jak one są, nie? I ten, i... No, tak mi cicho jest, wiesz, jak ty mówisz, że okay. Rozumiesz, to bym musiał bać, wiesz, a te, jak to się mówi, te wszystkie inne odgłosy są głośniejsze od ciebie. Czy ale ty... chyba nie cały film, może fragmentami, bo ja też zauważyłam, jak montuję, że muszę sobie niektóre pogłaśniać, no? Bo zależy, gdzie nagrywam. Aha. I jak wiem, tak, że ktoś mnie może usłyszeć, to tak, no, już automatycznie mu szepczę, albo jak wyjdę na taras, przez to, że mamy tych sąsiadów takich tutaj, ten, to ja się czuję nieswojo. Na początku normalnie nagrywałam, ale później jak były te konflikty, wiecie, z tym psem i oni tutaj, oni w ogóle mają chyba raczej z wszystkimi jakieś zatargi, gdzie sąsiedzi, to oni wszystko słyszą, jak ja nagrywam na tym tarasie. No to jakoś mi jest tak, krępuje się i automatycznie obniżam głos, albo idę ulicą, no to też tak trochę ciszej mówię. No i potem w programie to nieraz tam pogłaśniam, no mi się wydaje, że jest głośno, bo ja montuję, to mam słuchawki nałożone, ale nie wiem, jak to jest u was. Jeżeli to jest za cicho i musicie dawać dźwięk na full, na ten, to dajcie mi znać, no to będę na to bardziej zwracała uwagę, no bo ja nie wiem, jak jest to w waszych odbiornikach, nie? Ja też nie wiem, czy wiesz, bo u nas te wszystkie, wiesz, zamrażarki chodzą i to, wiesz, dość głośno jest, tak, może dlatego nie, ale mówię, no kurde, muszę ci powiedzieć, że one są tak cicho, nieraz muszę cofnąć, żeby co ty powiedziałaś. O. No, a ja się bardzo interesuję tym, co mówisz. Kiedy się komentuje, jak przychodzi.